Laudetur. Jako zajadły platonik, zafascynowany Timajosowską wizją przyrody i jakimś monizmem platońskim, chciałbym powiedzieć o rekonstrukcji Platona bardziej precyzyjnej intelektualnie, bo do tych moich filmów, kiedy mówię o rekonstrukcji platonizmu i świata Timajosa w fizyce współczesnej, w szczególności w OTW, ogólnej teorii względności, mechanice kwantowej, kwantowej teorii pola, czy o takim cyfrowym platonizmie dataistycznym, możecie powiedzieć, że to są pewne analogie, ale one nie są do końca precyzyjne intelektualnie. No to teraz spójrzmy tak, aby to było precyzyjne intelektualnie. Matematyka może zostać zredukowana w jednym z ujęć, cała matematyka, do tak zwanej to aksjomatycznej teorii, do teorii mnogości, a teoria mnogości do swoich aksjomatów. Nie będę już mówić, czym jest system aksjomatyczny. Weźmy aksjomatyczną teorię mnogości Zermelo-Frenkla. Ona pozwala postawić, myślę, mocno już uzasadnione, takie precyzyjne twierdzenie, że taka teoria mnogości stanowi pewną formalną ontologię, formalną teorię bytu, bo cała matematyka jest redukowalna do teorii mnogości. W ten sposób, że mając zbiór, tworzymy zbiór par uporządkowanych, czyli relacje. Niektóre z tych relacji są tak zwanymi funkcjami. Mamy już funkcje. Liczby nie są samoistnymi, pierwotnymi pojęciami matematyki, tylko klasami abstrakcji od pewnej równoważnościowej relacji zbiorów równolicznych. Mamy liczby, mamy funkcje. Potem wprowadzamy pewną funkcję dla pary, metrykę w przestrzeni, odległość. Tworzymy topologię. Mając topologię, tworzymy granice, pochodne, całki, całą strukturę analizy matematycznej i uogólniamy dalej. Wydaje się, że to wie każdy, no, kto miał podstawy matematyki już, no niestety, na studiach z matematyki, fizyki czy nawet filozofii. Ale teraz tak. Szokujące jest to, że ta kanoniczna teoria mnogości, do której, jak mówię, redukuje się matematyka, składa się tak naprawdę z 6 aksjomatów Zermelo-Frenkla. Ja tu chcę zwrócić uwagę na 2. Aksjomat zbioru pustego. Istnieje zbiór pusty, czyli istnieje taki zbiór, że nic nie jest jego elementem. 2. Kanoniczny aksjomat. Istnieje zbiór nieskończony. Tworzymy go tak. Zbiór pusty. Następny zbiór to zbiór, którego jedynym elementem jest zbiór pusty i postępowanie rekurencyjne. Następny zbiór to kolejny zbiór, którego jedynym elementem jest ten poprzedni zbiór. Możemy tak postępować w nieskończoność, tworząc taką rodzinę zbiorów już przeliczalną, a potem nawet dalej. Co to znaczy? To znaczy, że ponieważ zbiór w rozumieniu teorii mnogości jest wyznaczony przez swoje elementy, aksjomat ekstensjonalności, ale absolutnie jest nietożsamy z elementami i nieredukowalny do swoich elementów, przeto zbiory, czyli obiekty matematyczne, istnieją w sposób realny. Po drugie, z aksjomatu nieskończoności wynika, że nieskończoność aktualna w rozumieniu filozoficznym, ontologicznym musi istnieć i istnieje. Nie potencjalnie, istnieje aktualnie. Z tą nieskończonością, która przecież jest tożsama po prostu z pojęciem substancjalnego bytu, uwaga, bytu innego niż jakikolwiek skończony fenomenalny byt, związany jest pojęcie nicości, czyli czego? Zbioru pustego. Z wzajemnej gry tych 2 pojęć dopiero wyłaniają się zbiory skończone, analogony naszych liczb naturalnych, rzeczywistych, etc. Przecież to jest czysta platońska ontologia. I to nie jest nawet ontologia świata fizyki. To jest po prostu ontologia. Jeżeli uznajemy matematykę i teorię mnogości Zermelo-Frenkla jako jej zaksjomatyzowaną podstawę, na gruncie której można każde pojęcie wyprowadzić, no to widzimy w sposób oczywisty, że pojęcie substancjalnego bytu, bytu idealnego i aktualnej nieskończoności jest konieczne. Tego, że nicość, nie powiem, że nicość istnieje, istnieje zbiór pusty, no bo to nie ma większego sensu. Nicość jest z nim immanentnie związana. Byty skończone, analogony liczb naturalnych możemy dopiero wyprowadzać na gruncie tych aksjomatów. Matematyka jako pewna ontologia jest konieczna, aby mógł w ogóle funkcjonować skończony świat fenomenalny. I tak teoria mnogości Zermelo-Frenkla, precyzyjnie, spójrzcie na aksjomat zbioru pustego i aksjomat nieskończoności, jest nam w stanie, jako głęboka struktura świata, uzasadnić istnienie cieni w jaskini, czyli świata fenomenalnego. Myślę, że tym razem jestem już precyzyjny. Ramen.